Regera. Czy da się włożyć do Koenigsegga skrzynię biegów jakąś customową? Albarta. Drift w B. Dwójka w Tesli. Dziękuję za donate. W Tesli niestety nie ma tutaj w tej grze. Ale sprawdźmy sobie Regerę, jeśli jest, jest. 1 900 000 kosztuje, prawie za darmo. Jeszcze bym sprawdził tego Koenigsegga One. No ale Regera chyba ciekawsza, nie? Regera po podlaskiemu znaczy brak skrzyni. Ja pierdzielę, najlepszy komentarz dzisiaj. Made my day dosłownie. Koenigsegga, o właśnie, to spróbujmy go na drift zrobić. Będzie ciężko na pewno. Chyba że skrócimy bieg. O. Zobaczmy. Ej, to elektryk jest. Patrzcie. Tak myślałem. Nie, to jest samochód hybrydowy, tak. Śmiechy, chichy na bok. Mamy tutaj jakąś tam V8-kę i dodatkowo silniki elektryczne. Silniki elektryczne wspomagają ten samochód przy rozpędzaniu do chyba 50 czy do 100 km, nie, chyba do 50 km na godzinę. A potem już właśnie silnik spalinowy wchodzi do akcji. Siema Marcin. I zobaczmy, najważniejsza rzecz, czy da się tutaj skrzynię biegów wymienić? No nie, możemy tylko dyferencjał wyścigowy dać. Także widzicie, bardzo mało opcji. Możemy dać, hehe, no to robimy do driftu w takim razie, nie ma opcji. Trzeba zrobić drift. Opony, znaczy felgi są już bardzo lekkie, te standardowe. I są zajebiste, fajnie, fajnie wyglądają. Możemy dać lepsze opony niż te co są, no ale jeśli robimy na drift, to nawet chyba założę offroadowe. Chociaż nie, one mają lepszą przyczepność niż standardowe, więc spoko. Regera na drift na Podlasie, nic nadzwyczajnego. Boże. Opony, obłotniki trą. Człowieku, to jeszcze nie wszystko. Co on takiego buta ma? Co ja z nim zrobiłem, że on tak ciśnie? Ty, to jest zajebisty samochód do driftu. O, to jest wszystko na twardo. Ciśnienie w oponach z tyłu damy tak, żeby podskakiwał. Okej? Okay? Zobaczymy, co się będzie z nim działo. Do driftu jest porobiona i coś tam już lata, nie? Jeszcze dobrze nie ten, ale a już, już... Aha, i ten bieg musimy skrócić koniecznie, no bo... Do driftu to... Co to jest?! O kurde, co to za auto?! Jedziemy na drifting, ludzki. Patrz na to! Leci, kurde, szaleniec. Ty, dobre auto jest do driftu. Co ty chcesz? Patrzcie jak leci, kurde, i nawet całkiem dobry jest. Co ty chcesz? Lata pięknie. O, o, nie wejdę tutaj. Elegancko. Fajny samochód do driftu. Dobra, zobaczymy sobie jak na... Zobaczymy jak poradzi sobie na ciasnych zakrętach. Ogarnie chyba. Ej, naprawdę jest nieźle. Spodziewałem tutaj totalnej kupy. Łatwo go przesterować, co prawda, no bo... No bo tak. Ale no, nie jest źle, nie jest najgorzej. Tylko ja się nie mogę tu zmieścić z ludzkami. Chyba będę musiał wyjść do singla, żeby podliftować nim. O! A jak powiem wam, że jak samochód z silnikiem centralnym w centrum samochodu, to naprawdę bardzo dobrze driftuje. Jestem zszokowany. O, tu się odblokowała mi w końcu ta strefa driftowa. Czy są łopatki do zmiany biegów? Są, ale wiecie do czego one są? One są tylko do tego, żeby wsteczny można było wbić, no nie? Właśnie, no po co są te łopatki tak naprawdę?
Też można by było włączać gdzieś w kokpicie przycisk do przodu, do tyłu. Ej, no po co są te łopatki w tym aucie? Czemu dwie? Dla szpanu są, mówicie? Zaraz, bo ja tu kogoś zajadę drogę. Komuś. Jadą tu ostro. Nie chciałem im ten przeszkadzać. Ale ty, driftuje ten samochód, to nawet całkiem nieźle. Jestem odrobinę zszokowany, co ten samochód wyprawia. Zajebiste jest to w tej grze, że wszystko możemy sobie razem robić w takiej kooperacji jakby. Strefy driftowe. W Trójce tego nie było, nie? Chociaż był tam tryb kooperacji, ale nie wiem, czy były te strefy driftowe. W każdym razie to już jest taka w ogóle gra multiplayerowa się zrobiła i bardzo fajnie. Świetne są te opcje multiplayerowe, tylko niezbyt dobrze to technicznie jeszcze działa, nie? Leci. Ostatnio co ja tam robiłem? Robiłem Bugatti Chirona do driftu. No i tamten był mega, mega przyczepny, ale Regera jest fantastyczna. Aj, aj, aj. Naprawdę jest super. I cy. Spróbujcie sobie, jak gracie w Fordze, weźcie sobie Regerę i poróbcie ją do driftu. Trochę tam czasami ręczny się używa. Ale da się driftować. Patrzcie, jak fajnie strefa driftowa poszła. Naprawdę bardzo ładnie to driftuje. Trochę trzeba się przyzwyczaić i delikatnie z tym gazem operować, no bo można łatwo przesterować, jak już zrobimy duży kąt. O, to jest trudno. O. I przyrżnąłem, niestety. Tak, tutaj chyba te... fajne jest to, że spoilery, które tutaj są w standardzie, one są regulowane. Także możemy sobie zwiększyć docisk, a akurat w tym samochodzie docisk większy się przydaje, bo no auto jest... auto było w Trójce przynajmniej trudne w prowadzeniu. Tutaj sobie je dopiero kupiłem, więc ciężko powiedzieć. Okej, okay, możemy docisk trochę zwiększyć. Tutaj parę rzeczy jeszcze ustawimy. No nie jestem pewny, czy w Trójce mogliśmy do niej dać napęd na 4 koła. O! Skręca ciężko. Jeździłem trochę dzisiaj tym radikalem RXC i on skręcał zajebiście, ale Regera niestety trzeba sporo hamować, nie? Przed zakrętem. Nawet po zwiększeniu docisku. Ale już jak się rozpędzi, to jest wariat.
400 od razu. Czterysta w mieście, nie? 10 mniej ratuje życie ponoć. Do odciny go. Oto musimy pojechać na autostradę. Ustawiamy się tu, jedziemy. I uwaga, gaz! Poszli! Co to za hamowanie? No kurde, co to mnie tu goni? Nie zmieścimy się chyba wszyscy. O! Ja wolę po tamtej stronie jechać. Ojej! Zniszczony. Ciśniemy. ...434 to jest tak... ...tak normalnie w tym samochodzie. I przy tej prędkości, lekko puszczając gaz, da się fajnie skręcać, nie? On po 200 się dopiero rozkręca. No właśnie, to jest w nim fajne. W tym samochodzie. Że naprawdę... To przyspieszenie wraz z prędkością się zwiększa. Co ja zrobiłem? Czy tu się da jeździć tak jak w Batmanie, że po suficie? Spróbujmy. Nie. Ciężko jest. Ale prawie by się udało, nie? Trzeba by było kiedyś spróbować. Ale przyspieszenie boskie ma, nie? Cholerny polo. Dobra, Wulcek, dwójeczkę... 400 jest, to wrzucę i dwójeczkę. Jak lecą te ogrodzenia, nie? Nie było chyba 440, co? To jest słaby ten tuning. Taki sobie, nie polecam. Właśnie ja się dowiedziałem, że Regera nie ma tradycyjnego wstecznego biegu i napęd jest realizowany na silniku elektrycznym do tyłu. To ciekawe. No ale to w sumie co za różnica? Ważne, żeby auto w ogóle cofało, nie? No i tyle. Tak wygląda sobie Regera. Da się nią driftować. Całkiem fajnie da się nią driftować, bo na przykład Bugatti no nie driftowało się za dobrze. Także polecam samochód sobie sprawdzić. Sprawdźcie sobie tuning do niego jakiś fajny.